Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam pokazać tutaj tą zagadkę właśnie. Egzorcyzm to jest tam dalsze zadanie. Ale dowiedziałem się, że właśnie tutaj można z tymi obrazami ten sekret zdobyć i trofeum. Także lecimy i sprawdzamy. Dwa obrazy na górze, trzy dokładnie. Już je ustawiłem, czyli to było tutaj. Jest ustawione. To jest pierwszy obraz. Teraz drugi, tu to było napisane nawet w tej ulotce. To jest drugi obraz, ustawiony, dobrze. Tam jest jadalnia chyba. Tutaj trzeci i teraz muszę iść na dół. Trzeci, mam trzy tutaj zrobione obrazy, dobra. Ustawione, bo były przekrzywione. I teraz idziemy, a jeszcze tą notatkę pokażę. To było Abi chyba notatka. Zaraz zobaczymy, co oni tu właśnie podpowiedź jest taka pewna. Ekwipunek R2. I teraz, co to było? Pamiętnik Abigail. Czy to było tu? Nie to chyba. Notatka Abi o obrazach, dokładnie. I tu jest taka podpowiedź. Ukrywa coś po tej ciemnej ścianie, jestem tego pewna, muszę wiedzieć co. To ma związek z tymi dziwnymi obrazami. Protestuję. A potem widzę, że znowu są krzywe. Odkryłam, że prostowanie obrazów w sypialni powoduje przechylenie wszystkich pozostałych. Aha. Odkryłam też, że obraz w jadalni nie przechyla żadnego innego obrazu. Czy ściany ciągle się przesuwają? Obraz w ciemnej sali balowej przechyla tylko ten w pokoju gościnnym. Także to jest taka podpowiedź. No dobrze, ja na razie trzy te obrazy na górze ustawiłem. A tu jeszcze podobno na dole są obrazy. Także chyba tutaj jest jeszcze jeden. Tak, tutaj jest. Tego jeszcze nie przesuwałem. Przesuwam. Nie wiem, może źle, nie? Ale sprawdzimy, zobaczymy. Tutaj przesuwa się i jeszcze jeden powinien być naprzeciwko. Tu jest też chyba obraz. Tylko gdzie? O, jest. Dokładnie. No i nie wiem, powinno być. 5 ustawiłem, tak? Sprawdzamy. Dobra, jest, niby się otworzyło, tylko co się otworzyło, jest, ukryte drzwi, pięknie. No i zrobiłem to, to jest właśnie trofeum, trzeba 5 obrazów ustawić. I teraz na najwyższe piętro i dostajemy nagrodę. Nie wiem co to będzie i gdzie to w ogóle jest. To jest tu? No tak, tutaj właśnie był tą szafą zasłonięty. To jest ten sekretny pokój, ukryte drzwi. I mamy skrzynkę. Tak, miałem klucz, bo właśnie dostałem. Co dostałem? Róża wiatrów. Super. Kolejny amulet chyba, tak? Czy co to jest? Sprawdzamy. Broszka. Kolejna broszka. Co ona ma? Otrzymywano obrażenia zmniejszone 20. Żywotność i uporczywość. Także trzeba to zrobić, ponieważ kolejna broszka do kolekcji. Także to chciałem pokazać. Pokazane w tej posiadłości. Wpadło trofeum. Cieszę się. Też nie wiedziałem. Myślałem, że to jest dalej. A teraz egzorcyzm. Tutaj jeszcze zapytaj poszukiwaczkę o lusterko. Też to zrobię. Tylko poszukiwaczka jest... Już pokazuję na mapie. Daleko. 1040 metrów, czyli ponad kilometr. I poszukiwaczka jest na polach. Gdzie ona właśnie jest? Tutaj, dokładnie. Zagubiona... tak. Egzorcyzm. No i tutaj się przeniosę. Zrobię to. Zobaczymy. To będzie... już przypadek zrobiony do końca, bo tu na końcu jest jeszcze taka ostatnia misja Roundballowie, tak właśnie, i no i tu jest jak rozwiązano, numizmatyka zrobiłem ostatniego, to jest rozwiązano całkowicie, czyli cały przypadek nawiedzenia jest rozwiązany, a tutaj jest zrobione, ale jeszcze musi być zrobione właśnie teraz ta misja, żeby było rozwiązane do końca, misja egzorcyzm. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Sam też jestem zadowolony, że zdobyłem trofeum. Także to wszystko, taka informacja na temat tego trofeum. Dzięki, hej!